Kocham Cię, jesteś dla mnie wszystkim, szaleję za Tobą. Te i wiele innych czułych wyznań mówią sobie każdego dnia zakochani. Jak więc zaskoczyć bliską osobę 14 lutego? Jaki jest przepis na niezapomniane walentynki? Bez wątpienia zaskakującą niespodzianką będzie prezent w postaci masażu. Polecamy masaż Lomi Lomi. Jest to masaż dla dwojga. Masaż jest wykonywany jednocześnie na dwóch osobach w jednym gabinecie przy specjalnym nastroju muzyki, świec. Masaż jest wykonywany przed ramionami. Jest to masaż hawajski, rytualny, w którym są wykonywane ruchy bardzo płynne. Kosmetyczka wykonująca taki masaż rusza się w rytm tańca hula. Masaż jest wykonywany również takimi ruchami pieszczotliwymi, takiego rozpuszczonego kota, który podczas głaskania nas ugniata raz jedną, raz drugą łapką. Oprócz tego jest to masaż, który bardzo, bardzo relaksuje, dlatego że jest to jeden z masaży, w którym masujemy każdy element ciała. Wszystkie mięśnie są masowane, nie jest podzielone, że jeżeli masujemy na przykład klatkę piersiową, to masujemy tylko do połowy. Masujemy każdy element ciała, całe ciało jest rozluźnione, wypoczęte, zrelaksowane. Masaż dla dwojga wykonany przez profesjonalistów jest fantastycznym oderwaniem się od rzeczywistości, jednak można wykonać go również w domu. Wystarczy tylko odrobina chęci i pomysłowość. Zawsze w domu możemy spróbować zrobić nastrój, czyli przyciemnić światło, zasłonić zasłony, zapalić różne świeczki w różnych miejscach w pokoju. Wtedy uzyskujemy już taki półmrok, ciepło światło w pokoju. I do tego możemy zakupić różnego rodzaju dostępne na rynku olejki eteryczne, olejki do masażu i pozwolić sobie na chwilę przyjemności w domu, wykonać masaż partnerowi i myślę, że będzie to idealny prezent, dużo, dużo lepszy. A jeśli będzie to w wykonaniu pana dla pani, myślę, że nawet pani się nie pogniewa, że nie dostanie kwiatów, a właśnie taki masaż. Nie potrzeba drogich prezentów, aby sprawić, że Dzień Zakochanych na długo pozostanie w naszej pamięci. Blask świec, zapach kwiatów, ulubiona muzyka w tle i romantyczny nastrój już gotowy. W tak prosty sposób można wyrazić, jak bardzo kocha się swoją drugą połówkę.